Gdy szeryf w końcu dopada Zygzaka, wypowiada ciekawe słowa. Jest to nawiązanie do reklamy Dodge'a z lat 70., której to szeryf zatrzymuje sportowego Challengera i wypowiada dokładnie tę samą sekwencję słów. Nunia i Junia oryginalnie nazywają się Mia i Tia. To sprytne połączenie imion przez twórców, ponieważ usuwając zaledwie jedno i, dostaniemy słowo Miata, a fani motoryzacji zapewne wiedzą, że dziewczyny są odzwierciedleniem samochodu Mazda MX-5 Miata. Mówiąc o dziewczynach, zatrzymajmy się na chwilę w tej scenie. Nie wydaje wam się dziwny fakt, iż Nunia i Junia tylko włączyły światła, a cała prasa, jak i Zygzak oszaleli z tego powodu? Widzę, że wiecie co to. Ich reakcja była taka, a nie inna, ponieważ wysuwane lampy dziewczyn są odzwierciedleniem kobiecych piersi. Słówko flash w języku angielskim może oznaczać błysk, który ewidentnie dziewczyny wywołały, ale oznacza ono też obnażać się. Między Zygzakiem a jednym z członków jego początkowej załogi pitstopu wywiązała się ciekawa wymiana słów. McQueen nazywał go Ziutek, a w oryginalnej wersji językowej Chuck, mimo że to nie było jego prawdziwe imię. W pewnym momencie możemy usłyszeć coś takiego. Adios, Chuck. My name is not Chuck. To zdanie możemy przetłumaczyć na dwa sposoby. Pierwszy, Chuck to nie moje imię, oraz drugi, moje imię to nie Chuck. Jak powiedział, tak się stało. Twórcy w napisach końcowych podpisali go nie Chuck. O, tu was mam. Wam też kiedyś wyświetlały się te dziwne reklamy gierek mobilnych? A gdybym powiedział wam, że ta gra istnieje i naprawdę tak wygląda? Nazywa się ona Hero Wars i jest sponsorem dzisiejszego filmu. Zmęczony monotonią w pracy, masz dość korków na mieście, rodzina nie daje ci odpocząć w domu, chciałbyś choć na chwilę odetchnąć, zagraj w Hero Wars i zostań legendą. Gra posiada tryb multiplayer, możesz atakować groźnych bossów wraz ze swoimi ziomkami lub członkami gildii. Wolisz polegać tylko na sobie? Zawalcz na arenie PvP o pierwsze miejsce w tabeli oraz mnóstwo innych nagród. Gierka oferuje również 6 niesamowitych trybów. Poczynając od klasycznej fabularnej kampanii single player i bitwy z tytanami, aż po ekscytujące wyprawy. Jest tego dużo więcej, ale nie chcę wam psuć zabawy. Hero Wars jest stale aktualizowane, twórcy słuchają głosu społeczności i dodają tylko to, czego gracze naprawdę potrzebują. To właśnie dlatego Hero Wars ma ponad 100 milionów graczy na całym świecie. Twórcy nie zostawili początkujących z pustymi rękami. Nowi gracze dostają aż 5 najlepszych bohaterów. Mało tego, dostajecie również 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet. Hero Wars oprócz czystej rozgrywki posiada również bardzo bogatą i rozbudowaną fabułę. A więc nie czekaj, zrób sobie przerwę i zostań prawdziwym herosem. Pobierz gierkę z linku w opisie lub zeskanuj kod QR na ekranie i zacznij swoją przygodę w Hero Wars już teraz. Na oponach praktycznie wszystkich aut widzimy napis Lightyear. Jest to podwójny detal, ponieważ oczywistym faktem jest nawiązanie do firmy produkującej opony Goodyear. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej, na tych oponach znajdziemy również napis Sektor 4 Gamma Quad. Fani Pixara już pewnie wiedzą, o czym mowa. Mianowicie to Buzz Astral pochodzi z kwadratu Gamma 4, a w oryginalnej anglojęzycznej wersji nazywa się on nie inaczej jak właśnie Buzz Lightyear. Natomiast nawiązanie do firmy Goodyear potwierdza nam pewien sterowiec, który mimo dumnego hasła Lightyear jest w niebiesko-żółtych barwach, nawiązując właśnie do prawdziwej firmy. Wyścigi, w których bierze udział Zygzak, to odzwierciedlenie wyścigów NASCAR. Podczas wyścigu otwierającego możemy usłyszeć, jak komentatorzy mówią, że McQueen to tegoroczny debiutant. W wyścigach NASCAR początkujący kierowcy są oznaczeni żółtym paskiem na tylnych zderzakach, który ostrzega innych kierowców na torze, że tym samochodem jedzie właśnie debiutant. Zygzak w pierwszym filmie ma na swoim zderzaku właśnie taki pasek. Co ciekawe, w kolejnych filmach pasek znika, pokazując nawet największym fanom NASCAR, jak twórcy dbają o szczegóły. Numery na niektórych autach również nie są przypadkowe. Na przykład numer 86, z którym jeździ Marucha, nawiązuje do roku powstania Pixara. Co prawda firma działała już w 1979 roku, natomiast to właśnie w 1986 stała się niezależną wytwórnią, kiedy to Steve Jobs wykupił ich dział animacji i stworzył samodzielne studio filmowe. Do samego Steve'a Jobsa jeszcze wrócimy w tym filmie, ale przejdźmy najpierw do kolejnych numerów. Zygzak McQueen jeździ z numerem 95, który wszyscy doskonale znamy. Jednak niewiele brakowało, aby nasza rzeczywistość kojarzyła dzisiaj Zygzaka z numerem 57, gdyż taki był pierwotny plan Pixara. Chcieli oni tym nawiązać do roku narodzin reżysera filmu Johna Lassetera. Sam numer 95 natomiast też nie jest przypadkowy, ponieważ odwołuje się on do roku powstania pierwszej części Toy Story. Nie mogło być również inaczej w przypadku auta Pana Króla, ale tutaj nie tylko numer jest detalem. Jak już wspomniałem, wyścigi pokazywane w filmach są odpowiednikiem prawdziwych wyścigów NASCAR, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też nie powinno dziwić nas, że cała postać Pana Króla wzorowana jest na prawdziwym kierowcy NASCAR, Richardzie Petty, którego przydomek to właśnie The King.
Numer 43, jak i sam samochód, również jest odwzorowaniem rzeczywistości i mimo wielu sporów, to według Wikipedii w autach odwzorowany był Plymouth Superbird. Sam finałowy wypadek króla był również wzorowany na prawdziwym zdarzeniu Richarda. Nawet w oryginalnej wersji językowej postać króla dubbinguje właśnie Richard Petty. Ale gdyby tego wszystkiego było mało, to pani król jest dubbingowana przez żonę Richarda Pettiego, Lindę. A sam samochód, którym jest, to Chrysler Town & Country z 1974 roku. To właśnie takim samochodem rodzina Petty podróżowała od toru do toru. W trakcie przelotu wojskowych myśliwców tuż przed finałowym wyścigiem mamy widok na miasto z góry. Przypatrzmy się na ten obiekt. Studio Pixar odwzorowało animowaną wersję swojego prawdziwego studia z lotu ptaka, które znajduje się w Emeryville. Ale to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ sam wyścig odbywał się właśnie w tej miejscowości. Mówiąc o Emeryville, cofnijmy się na chwilę do początków filmu i zagranej przez zygzaka reklamy za Doluxu. Samochód widoczny w reklamie ma rejestrację Eville, tym samym ponownie nawiązując do miejscowości, w której znajduje się studio twórców filmu. Luigi to ogromny fan Ferrari, nawet zdarzyło mu się zemdleć, kiedy prawdziwe auto tej marki zawitało w jego salonie. Jeśli przyjrzymy się jego rejestracji, to jest ona dość nietypowa, ponieważ ma numery 44.5-10.8. Przenosząc się do map Google i wpisując te współrzędne, trafimy do fabryki samochodów Ferrari we Włoszech. Co ciekawe, Guido to prawdziwe, istniejące włoskie imię, a jeszcze ciekawszy jest fakt, że w przetłumaczeniu oznacza ono „ja prowadzę”. Naklejka, którą Genia nakleiła zagubionemu w chodnicy górskiej turyście, poza oczywistym komplementem dla jego... zderzaka, jest również nawiązaniem do filmu Toy Story 2, gdzie podczas biegania między bagażami na tyłku baza Astrala mogliśmy dostrzec niemalże identyczną naklejkę. Te przedziwne skały, znajdujące się tuż przy chodnicy górskiej, są odwzorowaniem prawdziwej instalacji artystycznej Cadillac Grange, którą znajdziemy w Amarillo w Teksasie. Składa się ona z do połowy zakopanych starych samochodów marki Cadillac. Ale to nie wszystko. Góry i kaniony przy torze w chodnicy górskiej są w kształcie starych samochodów. Z kolei te ślady, które prawdopodobnie miały być odwzorowaniem smug kondensacyjnych, jakie widzimy podczas przelotu samolotu, to po prostu ślady opon. Tuż po rozpoczęciu pierwszego wyścigu w filmie, kamera kieruje się pomiędzy fanów, którzy znajdują się wewnątrz toru wyścigowego. Wśród nich możemy zobaczyć kampera, na tyle którego znajduje się królik z rogami. Wiem, jak to brzmi, ale jest to nawiązanie do krótkometrażówki Pixara pod tytułem Odbijany, gdzie możemy znaleźć właśnie królika z rogami. Mamy również samochodową wersję Elvisa Presleya. Dynoco, czyli sponsor, który był marzeniem wszystkich wyścigówek w filmie, poza branżą NASCAR, posiada również własną sieć stacji benzynowych, które mogliśmy zobaczyć choćby w pierwszej części Toy Story. Podczas wyścigu otwierającego film, jedna wyścigówka w kolorze białym ma na sobie logo Apple oraz numerek 84. Numer ten kolejny raz nawiązuje do roku 1984, kiedy to firma wypuściła pierwszy komputer produkowany pod nadzorem Steve'a Jobsa. Jednak tak samo jak w przypadku numerów na autach, tak samo w przypadku rejestracji, wiele z nich nie jest losowymi numerami. Zwróćcie uwagę na ogórka, który swoją drogą jest odpowiednikiem Hippisa, co ma sens, ponieważ ogórek jest pierwszą generacją Volkswagena Transportera, a ten zaczął być produkowany od 1950 roku. Natomiast hippisowski nurt w Stanach Zjednoczonych narodził się w latach 60. i trwał również w latach 70., czyli czasach młodości ogórka. Ale wróćmy do rejestracji. Ma ona numer 51237 i nie oznacza nic innego jak 12 maja 1937 roku, czyli datę narodzin George'a Carlina, człowieka, który dubbingował ogórka w oryginalnej wersji językowej. Kamasz jest natomiast byłym wojskowym, więc jego rejestracja 41WW2, która oznacza World War II 1941, nie powinna nas w ogóle dziwić. Będąc fanami Pixara, na pewno wiecie, że w każdym filmie spod szyldu tego studia muszą znaleźć się dwie rzeczy. Mianowicie numer A113 oraz piłka Luxo. Dla niewtajemniczonych już wyjaśniam. Animatorzy, nie tylko Pixara, często gdzieś w filmie ukrywają numer A113. Nawiązują oni tym samym do sali numer A113 na uczelni California Institute of the Arts. To właśnie tam większość hollywoodzkich animatorów tworzyła swoje pierwsze szkice. W autach numer A113 możemy znaleźć w dwóch miejscach. Po raz pierwszy widzimy go podczas desperackiego poszukiwania Mańka przez zygzaka i ukazuje nam się na pociągu, który prawie go rozjeżdża. Drugi raz widzimy go natomiast jako rejestrację i nie kto inny jak Złomek zasłużył właśnie na tak szczytną blachę. Piłka Luxo jest to natomiast żółto-niebieska piłka z czerwoną gwiazdką, która pojawiła się po raz pierwszy w animacji pod tytułem Luxo Junior i od tamtej pory nieustannie możemy w różnych postaciach znaleźć ją w każdym filmie Pixara. W filmie Auta ukazała nam się ona na szyldzie Kamasza w momencie, w którym Zygzak przywrócił tej małej miejscowości ich ukochane ledy. Podczas podróży Mańka i Zygzaka na finałowy wyścig w Kalifornii Auta serwują nam parę detali i nawiązań.
Mijamy m.in. linię wysokiego napięcia, na której siedzi kilkanaście ptaków. I nic w tym dziwnego, w końcu to powszechny widok. Spoglądając jednak dokładniej, widzimy bardzo duże podobieństwo do sceny z pewnej krótkometrażówki stworzonej przez Pixara, Ptasie Sprawki. Chwilę później Manik przejeżdża obok parkingu, na który Zygzak nie pozwolił mu zjechać, gdyż chciał dojechać do Kalifornii jak najszybciej, by mieć szansę zagadać do Dinoco. Natomiast co jest ciekawe w tej scenie, to naczepy stojących tam ciężarówek. Na tej widzimy TS, czyli film nawiązuje do Toy Story. Na tych dwóch ciężarówkach, mimo tego samego napisu I, Inc., Pixar nawiązał do swoich dwóch filmów. Pierwsze I to logo I nie ma mocnych, natomiast Inc. pochodzi od oryginalnego tytułu potworów i spółki Monster Inc. FN na tej naczepie to Finding Nemo, czyli Gdzie jest Nemo. Ale żeby nie było, że ten Pixar taki zapatrzony w siebie i nawiązuje tylko do siebie i swoich produkcji, to w sądzie w Chłodnicy Górskiej umieścili oni na oknach Gwiazdę Śmierci z filmów Gwiezdne Wojny oraz Pokebole z Pokemonu. Mówiłem wcześniej, że nieodłącznym elementem filmów Pixara jest ukrywanie numeru A113 oraz piłki Luxo. Nie wspomniałem natomiast o trzecim detalu, który pojawia się w każdym filmie. Jest to auto Pizza Planet, które poznaliśmy w pierwszej części Toy Story, a w filmie auta możemy znaleźć je wśród publiczności tuż przed ostatnim wyścigiem. W sklepie Geni możemy kupić przeróżne pamiątki dotyczące Route 66 czy Chłodnicy Górskiej. Ale to nie wszystko. Przyglądając się tej kuli śnieżnej, możemy dostrzec w niej bałwana z młotem pneumatycznym, co jest niecodziennym widokiem. Jednak sam bałwan pochodzi z krótkometrażówki Pixara pod tytułem Szklana Pułapka. A podczas finałowego wyścigu możemy zobaczyć basen, flamingi i palmy. Nie wiem, czy którekolwiek z aut by się tam zmieściło, jednak wiem, że ten sam basen, palmy czy flamingi znalazły się również w Szklanej Pułapce stworzonej 17 lat przed autami. Z informacji w internecie wynika, że ekipa filmowa przed tworzeniem aut wybrała się w podróż po Route 66 w poszukiwaniu inspiracji oraz aby jak najlepiej oddać klimat tej słynnej drogi. Jednym z miejsc, w którym się zatrzymali, było Jack Rabbit Trading Post. Czy te znaki nie są przypadkiem do siebie podobne? Cozy Cone, czyli motel należący do sali, również inspirowany był prawdziwym miejscem TP Curious, który w rzeczywistości był sklepem znajdującym się na Route 66. Widzieliśmy już dzisiaj napisy na naczepach, nawiązujące do innych produkcji Pixara. Ale czy wiecie, że podczas napisów końcowych możemy zobaczyć właśnie inne filmy tego studia w wydaniu jako auta? Mamy na przykład Toy Car Story, co jest oczywistą przeróbką Toy Story. You are a toy car! Są również potwory ciężarówki i spółka. Stuck out here in this wasteland without chains. But Mike... The Boobomobile's in trouble. She needs our help. Oraz o dziwo normalny tytuł Dawno temu w trawie, gdzie główną rolę grają robaczki, które są odzwierciedleniem samochodu Volkswagen Beetle. Circus cars! How can you be circus cars? Te małe garbusiki, jeśli jesteście uważni, mogliśmy już dostrzec w 24 minucie filmu. Marka białych od zewnątrz opon, które McQueen dostaje od Luigiego, to Fettuccini Alfredo. Prościej mówiąc, Fettuccini Alfredo to danie, a dokładniej makaron z maślanym sosem. Białe brzegi opon są nawiązaniem do tego, zapewne, przepysznego dania. Hotel Sully to Cozy Cone. Wygląda on jak ogromne pachołki drogowe, które po angielsku nazywają się Traffic Cone, a w jej pokoju możemy znaleźć zdjęcie Conehenge zamiast prawdziwego Stonehenge. Podczas ucieczki Zygzaka i Złomka przed ogromnym i wkurzonym kombajnem pieszczotliwie nazywanym Heniek, widzimy jak Złomek w niepohamowanym śmiechu gładko sunie przez pola. McQueen z kolei ledwo nadąża za Złomkiem, do tego cały się telepiąc. Dzieje się tak, dlatego że McQueen to wyścigówka na płaski tor NASCAR, a jego zawieszenie jest niesamowicie twarde. Pamiętacie dwójkę zagubionych wędrowców, którzy po jakże ciepłym przywitaniu przez mieszkańców Chłodnicy Górskiej aż bali zapytać się ich o drogę? Fascynujące jest to, że przewijając film o 16 minut wstecz, mogliśmy już wtedy poznać tę samą parę turystów, podczas kiedy Zygzak ucinał sobie słodką drzemkę na autostradzie. Parking, na którym mieliśmy naczepy z nawiązaniami do filmów Pixara, dumnie ogłasza się hasłem Top Down Truck Stop wszystkie kelnerki Cabrio. Cabriolet to samochód bez dachu, a kelnerki Cabrio to chyba takie, których najmłodsi nie powinni oglądać. Większość aut w filmie jest odwzorowaniem prawdziwych samochodów. Do tego przypisane do nich cechy osobowości lub wygląd nawiązują do lat ich produkcji i tego, co się w tamtym czasie działo na świecie. Tym samym mamy Zygzaka, który wyjątkowo nie jest stylizowany na podobieństwo jednego auta. Bob Pauli, jeden z dwóch scenografów, powiedział, cytuję, to nowy debiutant, jest trochę seksowny, szybki, inny. Więc został wymyślony. Wzięliśmy to, co najlepsze z naszych ulubionych aut, od Fordów GT40, po Chargery, po prostu je szkicując. Tak wymyśliliśmy, jak wygląda McQueen. Złomek, według dokumentu Cars Revved Up, był wzorowany na starej, porzuconej ciężarówce Dodge z okolic lat 50. Wójt Hudson to Hudson Hornet z 1951 roku. Sally Carrera to Porsche 911 Carrera z 2002. Pan Król, co omawiałem wcześniej, to Plymouth Superbird z 1970. Ogórek jest to Volkswagen Transporter z lat 60.
Kamasz jest to Jeep Willys MB z 1941 roku, Sheriff to Mercury Police Cruiser z 1949 roku, Luigi jest odwzorowaniem Fiata Abarth 500 z 1959 roku, Guido, mimo iż jest wózkiem widłowym, to jego wygląd wzorowany był na BMW Isetta. Maniek wzorowany był na ciężarówce firmy Mack z 1985 roku. Mia i Tia, jak wspomniałem wcześniej, to Mazda MX-5 Miata. Marek Marucha nie jest dokładnym odzwierciedleniem żadnego auta, ale był on wzorowany na samochodzie Buick Grand National. Genia to Ford Model T z 1921 roku. A Roman jest to Chevrolet Impala z 59. If there's ever anything I can do for you, just let me know. Well, I sure appreciate that, thank you. Actually, there is one thing. Zatrzymajmy się na chwilę w tej scenie. Dialog odegrany pomiędzy Seanem McMichen i Złomkiem to nawiązanie do pierwszej części Out i dialogu Zygzaka z panem Texem. Well, if there's ever anything I can do for you, just let me know. I sure appreciate that, thank you. Actually, there is one thing. Jednak tym razem Złomek zamiast przelotu samolotem sam prawie się w niego zamienia. Podczas imprezy zapoznawczej w Japonii Zygzak wita się ze swoim znajomym sprzed lat, Louisem. Imię to nie jest przypadkowe, ponieważ w angielskiej wersji językowej głos tej wyścigówce podkładał nie kto inny jak Lewis Hamilton, kierowca wyścigowy Formuły 1. Ale czy wiedzieliście, że wyścigówka stojąca obok zmieniała się w zależności od kraju, w jakim puszczany był film? W wersji angielskiej czy też polskiej obok Lewisa stoi żółte Corvette C6. W samochodach nosił imię Jeff Corvette, nawiązując jednocześnie nazwiskiem do modelu samochodu, a imieniem do Jeffa Gordona, amerykańskiego kierowcy NASCAR, który dubbingował tę postać. W Hiszpanii był to samochód typowo wyścigowy, wzorowany na wielu innych pojazdach, natomiast głos podłożył mu Fernando Alonso, hiszpański kierowca Formuły 1. W Rosji była to również typowa wyścigówka, a głosu użyczył mu Vitali Petrov, który również był kierowcą wyścigowym, m.in. właśnie kierowcą Formuły 1. W wersji niemieckiej widzimy ten sam samochód oraz usłyszeć możemy głos Sebastiana Vettela, ponownie kierowcy Formuły 1. Co ciekawe, w tej wersji jego imię zostało zmienione na Max Schnell, przy czym Schnell w języku niemieckim oznacza szybko. Meksykańska wersja to Memo Rojas, dubbingowana przez Memo Rojasa, meksykańskiego kierowcę wyścigowego. W Szwecji mieliśmy Flasha Nilssona, dubbingowanego przez szwedzkiego kierowcę wyścigowego Jana Nilssona, którego pseudonim to właśnie Flash. Wersja australijska to Frosty, dubbingowana przez Marka Winterbottom, australijskiego kierowcę wyścigowego, pseudonim Frosty. We Francji wystąpił Raoul Carul lub Raoul Farafura. Co ciekawe, zmienia nam się tutaj auto. Nie mogłem znaleźć nigdzie informacji, czym dokładnie jest Raoul, jednak jak dla mnie wygląda on jak Citroen C4 Coupé. Jeśli tylko wiecie, czym jest, to dajcie znać w komentarzach. Brazylia to Carla Verosso lub Carla Turbina, a w Chinach to Long Ge. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Baron, czyli główny złoczyńca filmu, został stworzony na podstawie kilku różnych modeli Land Rovera. Masa części, których używa do naprawy samego siebie, zostały wyprodukowane przez firmę British Wayland. Jest to nawiązanie i lekka drwina do prawdziwej firmy British Leyland, która w dawnych latach była właścicielem m.in. właśnie marki Land Rover i produkowała wadliwe silniki V8, o czym mówi sam Złomek. That's one of the worst engines ever made. It's an old aluminum V8 with a Lucas electrical system and Whitworth bolts. Shoot, them Whitworth bolts is a pain, tell you what. Them ain't metric, they ain't inch. Rejestracja Barona to ALT NRG, co jest skrótem od Alternative Energy, czyli choćby olejzyny, którą stworzył. A moment, w którym Baron wyczołguje się z dżungli, został stworzony na tej samej scenografii, na której w filmie Odlot Carl rzucił piłkę asowi, aby ten się od niego odczepił. Jedna z rejestracji, o której nie powiedziałem w filmie z detalami z pierwszej części aut, to rejestracja Hudsona Horneta, 51HHMD. 51 nawiązuje do roku produkcji naszego trzykrotnego zdobywcy Złotego Tłoka. HH to oczywiście skrót od Hudson Hornet. Natomiast MD to skrót od Doctor of Medicine, ponieważ jak wiemy, Doc Hudson, skąd też wzięła się jego ksywa, był doktorem. W drugiej części aut Hudson niestety nie wystąpił, a twórcy postanowili go uśmiercić. Prawdopodobnie zrobili to dlatego, że oryginalny głos dubbingujący doktorka należał do Paula Newmana, który zmarł 3 lata przed premierą filmu. Kiedy Sean McMichen pstryka fotki tajemniczego kontenera, w jego obiektywie widzimy, że kamera została przybliżona 86 razy. Tak jak wielokrotnie w pierwszej części, tak samo teraz 86 nawiązuje do roku 1986, w którym powstał Pixar, a raczej stał się samodzielnym studiem filmowym dzięki wykupieniu go przez Steve'a Jobsa. Sean McMichen jest oczywistym odzwierciedleniem Jamesa Bonda, a raczej hybrydą Jamesa i jego samochodu, czyli Astona Martina DB5, produkowanego w latach 1963-1965. Jego rejestracja 314 FMCM, jak większość rejestracji w autach, nie jest przypadkowa. 314, a raczej 314, to data 14 marca, nawiązująca do dnia narodzin Michaela Caina, czyli człowieka, który dubbingował McMichena. FMCM to skrót od jego oryginalnego imienia, czyli Finn McMissile.
Wygląd tego niezbyt pięknego samochodu jest odzwierciedleniem Zandappa Janus, samochodu niemieckiej produkcji w latach 1957 i 1958. Widząc go po raz pierwszy w filmie, łatwo możemy się domyślić, że jest on jednym z ważniejszych antagonistów w fabule. Jednak gdyby ktoś miał wątpliwości, to wystarczy spojrzeć na rejestrację profesorka mówiącą bad, czyli zły. GA w tym przypadku chyba nie oznacza nic, a 58 to nawiązanie do roku produkcji tego samochodu. Łódź, którą Magmission płynie na początku filmu, jest odwzorowaniem łodzi Northwestern z serialu Najniebezpieczniejszy zawód świata. Tak samo jak w prawdziwym życiu, łódź w filmie na dziobie ma napis SH. Są to inicjały kapitana statku Siga Hansena i to on we własnej osobie dawingował statek w autach. W scenie aresztowania barona widzimy, jak od jego prawej strony podjeżdża policyjny samochód w kolorze szarym, natomiast z jego lewej strony w kolorze czarnym. Kiedy Złomek otwiera jego maskę, aby udowodnić światu, że to on jest głównym antagonistą, widzimy, że oba policyjne samochody są już szare. Taka oto mała wpadka filmowa. Wiedzieliście, że na plakacie promującym film twórcy umieścili dodatkowy kontynent w kształcie samochodu? O tutaj. W filmiku o pierwszej części wspomniałem o nawiązaniu ukrytym na oponach. W drugim filmie, ze względu na różnorodność naszych wyścigówek, mamy przeróżne dziwne nawiązania. Na przykład opony Francesco mają na sobie napis Pasta Potenza. Pasta to po włosku makaron, natomiast potenza to moc. Czyżby to były opony stworzone z jakiegoś laboratoryjnego makaronu mocy? Dajcie znać w komentarzach. Rod Spoiler, czyli tajnia, którego wykończyli cytryniarze, ma rejestrację M1911A1. Jest to dziwne nawiązanie jak na animację przeznaczoną dla dzieci, ponieważ M1911A1 to model prawdziwego pistoletu firmy Colt. Kiedy Zygzak wraz z ekipą przybywają do Tokio, możemy zauważyć kilka ciekawych detali. Spójrzcie. Mamy billboard z misiem Tulisiem wraz z jego oryginalną nazwą, którego poznaliśmy w Toy Story 3, wypuszczonym rok przed filmem Auta 2. Zygzak McQueen oryginalnie nazywa się Lightning McQueen. Twórcy bardzo zabawnie wykorzystali ten szczegół, reklamując odkurzacz Lightning McClean, gdzie clean z angielskiego oznacza czysty. Widzimy też napój Nitro 8, który prawdopodobnie jest nawiązaniem do napoju Gatorade, bardzo popularnego w Stanach izotonika. Z kolei ten detal nie jest żadnym nawiązaniem, ale jest bardzo zabawną grą słów. Kiedy Sean McMission broni Złomka przed złoczyńcami, widzimy szkołę karate pisaną przez C. Karate pisze się przez K, natomiast słowo kar pisane przez C oznacza po angielsku samochód, a więc jest to sprytna nazwa szkoły karate dla samochodu. W końcu w świecie aut prawie wszystko, co żyje, jest samochodem. Przenieśmy się do Francji. W scenie pocałunku dwóch samochodów na moście reżyser filmu John Lasseter ukrył pewien detal. Te samochody są odzwierciedleniem jego oraz jego żony Nancy. Most, na którym się znajdują, to Pont des Arts. John Lasseter za każdym razem, kiedy jest w Paryżu wraz ze swoją żoną, wybiera się na ten most, a na nim niczym scena saut oddają się namiętności. W ten sposób chciał oddać hołd swojej małżonce. Chwilę później ukazuje nam się restauracja Gastos, która jest ewidentnym nawiązaniem do restauracji Gasa Gusto z filmu Ratatouille. Willwell Motel, który w pierwszej części co najwyżej straszył na tle chłodnicy górskiej, w drugiej części ożył i na nowo funkcjonuje. Lecz nie to jest detalem, a to, co jest tam serwowane. Kiedy Złomek podjeżdża pod bar, gdzie Guido wyczynia barmańskie cuda, widzimy butelkę Crown Oil. Jest to nawiązanie do Crown Royal, słynnej kanadyjskiej whisky. Coś, czego nie mogło tutaj zabraknąć, to detal z papieżem. W naszym świecie papież posiada samochód nazywany Papa Mobile. W autach, mimo iż papież jest samochodem, to i tak posiada swój samochodowy Papa Mobile. W pierwszej części mogliśmy również zobaczyć, jak kino w Chłodnicy Górskiej wyświetlało takie hity jak Toy Car Story, Potwory, Ciężarówki i Spółka, czy Bugs Life. Tym razem możemy wybrać się do kina na seans The Incredibles, czyli oczywistej przeróbki i nie ma mocnych. A kiedy w późniejszej części filmu Złomek wraz z Seanem i Lilą docierają na bazar we Francji, w tle bardzo niewyraźnie widać plakat ponownie nawiązujący do I nie ma mocnych. Jednak inaczej niż w przypadku nawiązania w Chłodnicy Górskiej, tym razem nazwa filmu nie została zmieniona, choć ze względu na kraj jest ona po francusku. Nieuniknione było również zobaczenie plakatu filmu Dawno temu w trawie na tym samym bazarze. Podczas sekwencji ucieczki na lotnisku, kiedy Złomek prawie uderza w wagony z bagażami, dosłownie w kilku klatkach widzimy piłkę Luxo. Ale czym jest piłka Luxo i po co w ogóle o tym mówię? Już wyjaśniam. Pixar praktycznie w każdym swoim filmie umieszcza trzy detale. Jednym z nich jest piłka Luxo, którą mogliśmy poznać w krótkometrażowej animacji Pixara z 1986 roku pod tytułem Luxo Junior. Drugim detalem jest samochód Pizza Planet, który zadebiutował w pierwszej części Toy Story, kiedy to Buzz i Woody pobili się na stacji. W filmie Auta 2 widzimy go w telewizji podczas pokazu umiejętności barmańskich przez Guido oraz podczas ostatniego wyścigu odbywającego się w Chłodnicy Górskiej. Z kolei tę dwójkę powinniście już kojarzyć. Jest to nikt inny jak zagubieni turyści z pierwszej części filmu. Trzecim i ostatnim stałym easter eggiem jest A113. A113 jest to numer sali na uczelni California Institute of the Arts, gdzie wielu animatorów nie tylko Pixara tworzyło swoje pierwsze animacje.
W każdej części filmu numer ten widnieje na rejestracji złomka. Natomiast w samym filmie Auta 2 możemy zobaczyć go podczas pościgu na lotnisku na stateczniku pionowym samolotu, który uratował złomka i Shauna z opresji. To jednak nie wszystko. Kiedy chłopaki dostali się na pokład samolotu, wciąż nieświadomy niczego złomek zostaje wdrążony w tajne informacje o głównym antagoniście w filmie. Na dole tego zdjęcia widnieje kilka rzeczy. CAT tym razem jest skrótem od California Institute of Technology, ponownie A113 nawiązuje do sali w CalArts oraz 086 mówiące o roku 1986, czyli roku powstania studia Pixar. Kiedy Lila spuszcza w pierdziel dwóm przydupasom Barona, wpadają oni do baru, na ścianie którego widnieje obraz łudząco podobny do rodziny Meridy Walecznej. Niby kolejne nawiązanie do swojej produkcji, co już dzisiaj mogliśmy zobaczyć kilkukrotnie. Wyjątek jednak polega na tym, że film Merida Waleczna miał premierę dopiero rok po premierze Auta 2. A więc Pixar po cichu przemycił nam nawiązanie do filmu, który jeszcze nie wyszedł. Przenosząc się do wyścigu w Wielkiej Brytanii, na jednym z banerów widzimy napis Lasse Tire. Tire to opona, natomiast cały napis Lasse Tire jest ponownym nawiązaniem do reżysera filmu Johna Lassetera. Krzyk Wilhelma to chyba najsłynniejszy efekt dźwiękowy używany w niezliczonej ilości produkcji. Pochodzi on z filmu Dalekie bębny z 1951 roku. W Autach, choć jest to bardzo trudne, możemy usłyszeć go w momencie, kiedy wkurzeni goście baru spuszczają łomot dwóm złoczyńcom. Zespół muzyczny, który widzimy we Włoszech składający się z wózków widłowych, to nawiązanie do kolejnego filmu krótkometrażowego Pixara pod tytułem Człowiek Orkiestra. W napisach końcowych, niczym w poprzedniej części, też znajdziemy pewne nawiązanie. Ta góra to nawiązanie do kolejki górskiej Matterhorn, znajdującej się w Disneylandzie w Anaheim w Kalifornii. Zauważyliście żółte paski na zderzaku Storma? Cóż, nie jest to element jego malowania, a wymagane przez NASCAR oznaczenie samochodu. Już wyjaśniam. Wyścigi, które są pokazane w Autach, są odwzorowaniem wyścigów NASCAR. Według przepisów dotyczących tego sportu, każdy kierowca, a w tym przypadku samochód, który pierwszy raz bierze udział w wyścigu, musi mieć na tylnym zderzaku żółte pasy ostrzegające innych, że tym samochodem porusza się nowicjusz. Twórcy są dość konsekwentni w tym temacie, ponieważ w pierwszej części Aut mogliśmy również zobaczyć żółty pasek na zderzaku McQueena, podczas gdy w kolejnych częściach, jako że nie był nowicjuszem, żółty pasek został usunięty. Takich szczegółów w tym filmie znajdziemy dużo więcej, a ja wszystkie je dzisiaj dla Was omówię. Przenieśmy się na plażę. Cruz rozkłada maszynę, na której Zygzak desperacko nie chce trenować. Wsłuchajmy się jednak w dźwięk, jaki wydaje maszyna. Ten sam dźwięk wydają stare komputery Macintosh od firmy Apple. Ale jaki związek ma firma z nadgryzionym jabłkiem z autami? Studio Pixar, które stworzyło auta, powstało dzięki wykupieniu przez Steve'a Jobsa działu animacji od wytwórni Lucasfilm. Natomiast Steve Jobs, dla tych, którzy nie wiedzą, był współzałożycielem Apple. Prawie każda rejestracja w autach jest nawiązaniem do czegoś, o czym wspomniałem w poprzednich częściach. Tak jak przykładowo rejestracja Luigi'ego to tak naprawdę współrzędne fabryki Ferrari, tak rejestracja Cruz Ramirez odnosi się do Cristeli Alonso, kobiety, która w oryginalnej wersji językowej dubbinguje postać Cruz. Spójrzmy. Pierwsza oraz ostatnia litera to inicjały Cristeli. 01-06 odnosi się do 6 stycznia, czyli narodzin aktorki. Sam samochód zarejestrowany jest w stanie Texgas, który w rzeczywistości ma swoje odzwierciedlenie w stanie Texas w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Cristela. Zygzak oraz Cruz biorą udział w wyścigu, w którym do samego rozpoczęcia nie wiedzieli, co tak naprawdę ich czeka. Zygzak chwilę wcześniej przybrał kamuflaż w postaci błota, aby nikt go nie poznał. Jednak jak wiemy, Zygzak wszędzie jeździ ze swoim kumplem i jednocześnie transporterem, którym jest Maniek, ogromna ciężarówka. Ciężko ukryć ciężarówkę w tłumie, dlatego też Maniek zarzucił na całą naczepę ogromną płachtę z napisem Joko Flokos oraz wizerunkiem klauna. Do klauna wrócimy za chwilę. Napis Joko Flokos nawiązuje do kierowcy wyścigowego Tima Floka, który podczas jednego ze swoich zwycięskich wyścigów wziął swoją małpę Joko Floko jako pasażera. Ten czyn Tima sprawił, że Joko Floko jako jedyna małpa na świecie wygrała wyścigi samochodowe. Ale na tym ten szczegół się nie kończy. Samochód, którym Tim oraz małpa wygrali wyścig, to prawdziwy Hudson Hornet. Klaun, o którym wspomniałem, jest natomiast tym wielkim, strasznym klaunem, którego mogliśmy zobaczyć w innej animacji Pixara, W głowie się nie mieści. Przechodzimy na tor Błotoryja, na którym znajdziemy kilka billboardów. Jednym z nich jest ten, mówiący Wild Bill's Racing Cones. Billboard nawiązuje do scenografa Williama Cone'a, znanego również jako Bill Cone, pracującego przy filmie Auta 3. Drugim billboardem, który powinien nas zaciekawić, jest ten reklamujący zwykłą ubezpieczalnię. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że ta ubezpieczalnia, czyli InsuriCare, jest tą samą ubezpieczalnią, w której pracował pan i nie ma mocny. Czyżby auta i superbohaterowie żyli na tej samej ziemi? Tak swoją drogą to myślicie, że auta w autach mają ubezpieczenie na samochód czy na życie? Dajcie znać w komentarzach. Ostatni z billboardów, na który warto zwrócić uwagę, mówi nam o częstotliwości radia 86,2. Nie ma w tym nic zaskakującego, poza faktem, że jest to sprytnie ukryta data, czyli luty 1986 roku. 3 lutego 1986
Pixar Animation Studios stało się niezależną wytwórnią filmową. Przyszykujcie się, bo nawiązania do tej daty twórcy ukryli w tym filmie aż w trzech różnych miejscach. Wracając na asfaltowy tor, tuż przed jednym z wyścigów Jackson Storm wypowiada do Zygzaka takie słowa. Brzmią one dość znajomo. Tak, to było nawiązanie do filmu Toy Story 3, wypuszczonego przez studio Pixar aż 7 lat wcześniej. Zwróciliście uwagę na to, że nasz słynny Zygzak, niezwyciężony McQueen, wygrał zawody na naszych oczach zaledwie dwa razy? W wyścigu otwierającym całą serię zremisował z Maruchą oraz Królem. Podczas dogrywki rozstrzygającej między chłopakami zatrzymał się tuż przed linią mety, aby popchać Króla, by ten mógł ukończyć swój ostatni wyścig, a Złoty Tłok jak ostatni ciul wygrał Marucha. W drugiej części, mimo że nie były to wyścigi NASCAR, a wyścigi World Grand Prix, to Zygzak również nie wygrał. Pierwszą część w Tokio zwyciężył Francesco. Odcinek w Porto Corsa co prawda zwyciężył Zygzak, ale poprzez przerwanie wyścigu w Londynie tak naprawdę nie mamy żadnego zwycięzcy tych zawodów. Dopiero w trzeciej części podczas pierwszego wyścigu zwycięża, drugi natomiast ponownie przegrywa z nowym zastępcą króla Karolem Wydechło. Trzeci z wyścigów to zaledwie drugi i ostatni raz, kiedy widzimy Zygzaka jako zwycięzcę, ponieważ w czwartym wyścigu pojawił się Jackson Storm i wszystkich pozamiatał. W ostatnim wyścigu co prawda zwycięża drużyna z numerem 95, ale nie oszukujmy się. Gdyby nie Cruz, zakończenie tego wyścigu wyglądałoby zupełnie inaczej. Przenieśmy się pod most, pod którym ekipa kimała po wyczerpujących staraniach, aby ujść z życiem. Billboard stojący na moście to billboard hotelu Sleepwell. Markę tych hoteli mogliśmy poznać w Toy Story of Terror z 2013 roku. 020386, czyli liczby widoczne na dole billboardu, odnoszą się do dnia 3 lutego 1986 roku, czyli już drugi raz do dnia powstania Pixar Animation Studios. Widoczne na środku Lux CO to prawdopodobnie nawiązanie do słynnej lampy Luxo, którą widzimy podczas sceny otwierającej każdą animację Pixara. Sam napis Time to Retire ma w sobie ukryte podwójne znaczenie. Po pierwsze, ponownie nawiązuje do Toy Story of Terror, ponieważ powodem, dla którego mama Bonnie zjechała do hotelu, był fakt, że przebiła ona oponę. Retire w wolnym tłumaczeniu oznacza właśnie zmianę opony. Natomiast retire pisane bez myślnika oznacza późną emeryturę, co idealnie odzwierciedla rozmowę Zygzaka i Cruz i fakt, że być może nadszedł czas, aby Zygzak odpuścił sobie wyścigi. Wejdźmy jeszcze na chwilę do Mańka, jakkolwiek by to nie brzmiało. Scena, której przygląda się Zygzak, pochodzi z drugiej części Out. Sama scena kryje w sobie dużo więcej, ale o tym możecie się dowiedzieć z poprzedniego filmiku. Gabriel to jedna z wyścigówek w ośrodku treningowym. Jest on Meksykaninem i tęskni za swoim domem, stąd jego mina. Cruz, aby go rozweselić, włącza mu film, którego akcja dzieje się w jego rodzinnym kraju, Meksyku. Ale chwila. To, co Cruz włączyła, to kadry z filmu Coco. Nawet sam Gabriel krzyczy: Santa Cecilia, mi pueblo! Santa Cecilia to miejscowość, w której toczyła się akcja Coco. Przenosząc się natomiast do baru, gdzie Szpachel zabrał Zygzaka i Cruz, widzimy obok kapeli pewną gitarę. Ta biała gitara to również nawiązanie do filmu Coco. Jest to gitara należąca do Ernesto de la Cruza. Z kolei przechodząc do innego baru, gdzie uczestnicy płotnego wyścigu kibicowali Zygzakowi i Cruz, w tle możemy zobaczyć logo Torquilli, co jest sprytnym połączeniem słowa torque, oznaczającym moment obrotowy w samochodach, oraz słowo tequila. To, co nas jednak ciekawi, to samo logo Torquilli. Jest to czaszka nawiązująca kolejny raz do filmu Coco. Sam film natomiast to animacja Pixara, która miała swoją premierę prawie pół roku później niż Auta. Także taka mała zapowiedź od twórców. Jednym ze stale występujących elementów w animacjach Studio Pixar jest piłka Luxo. Jest to żółto-niebieska piłka z czerwoną gwiazdą w środku, którą Pixar przedstawił światu w krótkometrażowej animacji Luxo Junior z 1986 roku. W wielu filmach przybierała ona postać zwykłej piłki, ale zdarzały się też produkcje, gdzie była ona malowidłem czy choćby neonem. W trzeciej części Out znaleźć ją możemy w dwóch postaciach. Jako prawdziwą piłkę widzimy ją w garażu, kiedy Szpachel uświadamia Zygzakowi, jak mocno Doc Hudson był z niego dumny. W innej postaci jest ona odwzorowana na jednym z samochodów. Całe auto jest pokryte barwami piłki Luxo, a na masce widzimy jej podobiznę w formacie 2D. Ten samochód ma na dachu numer 86. Numer ten po raz trzeci nawiązuje do roku założenia Pixar Animation Studios. Jednak jako już cały samochód przedstawia nam piłkę Luxo, niewykluczone, że nawiązanie z numerem 86 odnosi się do krótkometrażówki Luxo Junior, w której mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć piłkę Luxo i która miała premierę właśnie w 1986 roku. Wróćmy na sam początek filmu. Zygzak przed każdym wyścigiem przechodzi pewnego rodzaju rytuał, wybierając się w głąb siebie. Tym razem nie było inaczej. Jednak zamiast wmawiania sobie, że jest szybki, wyobrażał sobie rozmowę z Dokiem Hudsonem. Jak wspomniałem w drugiej części, w oryginalnej wersji językowej głosu doktorkowi udzielał Paul Newman, który zmarł w 2008 roku, przez co nie wystąpił w Auta 2. Mimo to możemy usłyszeć go w trzeciej części przygód Zygzaka. Jak to możliwe?
Jak twierdzi Pixar, podczas nagrań do pierwszego filmu John Lasseter, czyli reżyser, usiadł z Paulem w pokoju nagrań przy włączonym sprzęcie i rozmawiali bardzo dużo o autach oraz ogólnie o życiu. W ten sposób odtworzyli jego głos do paru scen zawartych w filmie. Magister Felga, którą mogliśmy poznać na wyścigu w Błotoryi, obwieszona cało jest przeróżnymi tablicami. O jednej z nich powiem jeszcze później, natomiast ta, która ciekawi nas teraz, to ta, na której napisane jest Cutting Boulevard. Ta zupełnie przypadkowa tablica nawiązuje do starego adresu siedziby studia Pixar, 1001 West Cutting Boulevard. Rogi Magister Felgi są nawiązaniem do rogów Czarownicy, Złoczyńcy ze świata Disneya. Jeśli natomiast wrócimy z powrotem na tor i przyjrzymy się temu pokracznemu samochodzikowi, dostrzeżemy, że na przodzie widnieje napis Park Avenue, tym samym nawiązując już nie do starego, ale do obecnego adresu studia Pixar, 1200 Park Avenue. Cały tor wyścigowy, po którym ścigają się auta, pokrywają loga przeróżnych sponsorów. Logo, na które warto zwrócić uwagę, widzimy w tym miejscu. BNL, czyli firma By and Large, którą mogliśmy poznać wraz z historią Wall-E'ego. I to ta firma odpowiedzialna była za zanieczyszczenie całej planety. Wyścigówka z numerem 31, którą widzimy tuż przed ostatnim wyścigiem, sponsorowana jest przez Triple Dent Gum. Marka ta została pierwszy raz ukazana w innym filmie Pixara, w głowie się nie mieści. Wróćmy kolejny raz na błotny tor. W trakcie wyścigu dostrzec możemy taki oto samochód. Jest to tak zwane auto Pizza Planet, które zadebiutowało w pierwszej pełnometrażowej animacji Pixara, czyli Toy Story. Od tamtego czasu, czyli już ponad 28 lat, studio umieszcza auto Pizza Planet w każdej swojej animacji i jest to drugi stały element ich filmów. Mało brakowało, a przez ten incydent samochód Pizza Planet mógłby już nie wystąpić w kolejnych produkcjach. Trzecim nieodłącznym elementem filmów Pixara, zaraz po piłce Luxo oraz aucie Pizza Planet, jest numer A113. A113 jest to numer sali naukowej na Uniwersytecie California Institute of the Arts, skąd wywodzi się większość animatorów Doliny Krzemowej. Stąd też w wielu filmach, nie tylko animacjach i nie tylko studia Pixar, ukrywany jest ten numer. Powiedziałem wam wcześniej, że jeszcze wrócimy do tych tablic, którymi obwieszona jest Magister Felga i właśnie nadszedł czas. Jedna z nich sprytnie ukryła ten numer, oddzielając go zerem, jednak to wciąż A113. Wracając do początku filmu i wywiadu Zygzaka z Ireną Syreną, na jej drzwiach również widnieje A113. Natomiast przenosząc się do biura Sterlinga, jesteśmy wręcz atakowani ogromnym A113. No, nie dało się tego nie zauważyć. A skoro już jesteśmy przy biurze Sterlinga, to wejdźmy do środka. Na półkach za jego biurkiem zauważyć możemy magiczną dyniową karocę należącą do kopciuszka. Oraz, co dziwne, widzimy oprawione w ramkę zdjęcie Barona z filmu Auta 2. Jak dobrze pamiętamy, Baron był złoczyńcą. Skoro więc Sterling tak go lubi lub podziwia, że trzyma jego zdjęcie w ramce w swoim biurze, to czy Pixar nie sugeruje nam czasem podprogowo, że Sterling nie jest dobrą postacią? Pozostając jeszcze w biurze, jeden z produktów z wizerunkiem Zygzaka nosi nazwę McClean. W drugiej części również mogliśmy zobaczyć, jak Japończycy, prawdopodobnie bez licencji na wizerunek Zygzaka, stworzyli odkurzacz o tej samej nazwie. Samochód z numerem 10, który pojawia się w kilku klatkach, jest w kolorach niebieskim oraz fioletowym. Nie jest to przypadek, a malowanie tego pojazdu jest oczywistym nawiązaniem do Sully'ego, słynnego potworka z filmu Potwory i Spółka, również stworzonego przez studio Pixar 21 lat temu. Nie wiem jak wy, ale ja powoli zaczynam czuć się staro. Z kolei pasiasty samochodzik to po raz kolejny postać z Potworów i Spółki, tym razem nosząca imię George Sanderson, lub bardziej w rodzimym języku, Grześ. Piosenka, którą śpiewa Złomek, budując swojego ukochanego przyjaciela Zygzaka, ma zmienione słowa, jednak w oryginale pochodzi z animacji Disneya Humphrey the Bear i nosi tytuł Put It in the Bag. Posłuchajmy. First you stick your bag, put it in the bag, bump, bump. Then you bend your back, put it in the sack, bump, bump. That's the way it's done. It's a lot of fun, bump, bump. Na sam koniec szybko o Zygzaku. Jak już wiemy z pierwszej części, numer 95, z którym jeździ Zygzak, jest nawiązaniem do roku premiery pierwszego pełnometrażowego filmu Pixara, Toy Story. W Polsce nasza wyścigówka nosi imię Zygzak McQueen, w oryginale natomiast Lightning McQueen. Ten człon McQueen zawsze jest obecny, a to dlatego, że Zygzak swoje imię otrzymał po Glennie McQueen, animatorze Pixara, który zmarł pod koniec 2002 roku. Subskrybuj kanał i nie przegap kolejnych filmików.